Tuż przy odremontowanym dworcu Warszawa Wschodnia przy ulicy Lubelskiej powstała nowa pętla autobusowa. Jej dach przypomina stadion przy Łazienkowskiej. Jeden z 5 monitorowanych peronów przeznaczony jest dla komunikacji miejskiej. Z pozostałych będą korzystać przewoźnicy ze zlikwidowanego niedawno dworca Warszawa Stadion. Miejsce to będzie mogło obsłużyć na dobę ponad 100 kursów autobusów miejskich oraz 170 podmiejskich i międzynarodowych. Nie bez znaczenia jest wygodna bliskość odremontowanego dworca. Na rynku mariensztackim po raz trzeci odbył się warszawski kiermasz książek. Ponad 60 wystawców, wydawnictwa, warszawskie księgarnie i antykwariaty. Powodzeniem cieszyły się stare czasopisma i książki. W trakcie kiermaszu odbywały się spotkania autorskie, warsztaty, wykłady i spektakle. Te ostatnie cieszyły się ogromnym powodzeniem u najmłodszych. Kiermasz coraz ciekawiej nawiązuje do dawnej tradycji książkowych spotkań na Mariensztacie. Finał akcji Warszawskie Dni Recyklingu już po raz 7 zgromadził tłumy warszawiaków. Kolejki do punktów wymiany elektroodpadów i surowców wtórnych na kupony, które wymieniano następnie na sadzonki i kwiaty, dawno już nie były takie długie. Kontenery przygotowane na odpady zapełniały się błyskawicznie. Na ekologicznie myślących mieszkańców stolicy, a jest ich jak widać coraz więcej, czekało ponad 20 tysięcy kwiatów, ziół kuchennych czy sadzonek drzew. Warszawa po dniach recyklingu będzie czystsza o wiele ton odpadów. W Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta odbył się piknik literacki dla dzieci, przystanek Skandynawia. Rozmaitych warsztatów i ciekawych zajęć było bardzo wiele. Dzieci tłumnie przybyły na piknik, bowiem właśnie ze Skandynawii pochodzą m.in. Muminki, dzieci z Bullerbyn czy Pipi Pończoszanka. W ogrodzie stał stary dom, a w domu tym mieszkała Pipi Pończoszanka. Znani aktorzy czytali ulubione przez dzieci fragmenty książek. Ponadto rysowano i malowano tak, że Pipi byłaby na pewno dumna. Na stadionie przy Łazienkowskiej z okazji Dnia Dziecka przygotowano Dzień Młodego Kibica. Były pokazy Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej. Występy i dużo, dużo zabawy. Na Murawie organizowano konkursy, strzelano bramki. Odbył się też finał turnieju Gramy o Złotą Piłkę. Młodzi i najmłodsi kibice bawili się na Łazienkowskiej przez cały dzień. www.um.warszawa.pl